Rok Krzysztofa Klęczona w Szczytnie uważamy za otwarty. Białe żagle, szmaragdowa toń, a przy brzegie przyjacielska dłoń. Dzisiaj dokładnie mija 40. rocznica śmierci Krzysztofa Klęczona. Z tej okazji miasto Szczytno podjęło uchwałę, Rada Miejska podjęła uchwałę o tym, że rok 2021 będzie rokiem Krzysztofa Klęczona w Szczytnie. Mieszkaniec Szczytna, co prawda urodził się w Pułtusku, ale lata młodzieńcze spędził w Szczytnie i stąd wyruszył w drogę do swojej kariery muzycznej. Jego życie zakończyło się tragicznym wypadkiem w Stanach Zjednoczonych, ale jego prochy są złożone tutaj na naszym szczycińskim cmentarzu. Krzysztof kochał Szczytno, kochał Mazury, o czym świadczą jego piosenki, takie jak Dziesięć skali Beauforta, czy też Wróćmy na jeziora. Myślę, że gdyby żył, teraz spacerowałby po naszym mieście, bo zawsze marzył o tym, aby wrócić do Szczytna i na Mazury. Z okazji 40. rocznicy śmierci Krzysztofa Klęczona w Szczytnie przez cały rok odbędzie się 40 różnego rodzaju wydarzeń, począwszy od koncertów, poprzez konkursy plastyczne, rajdy rowerowe, zlot fanów Krzysztofa Klęczona. Także serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że pandemia pozwoli nam chociaż w części uhonorować Krzysztofa tak, jak na to zasługuje. Ja osobiście też mam takie prywatne wspomnienia z Krzysztofem Klęczonem. To za sprawą Krzysztofa Klęczona postanowiłem nauczyć się grać na gitarze. Pierwsze moje piosenki, które grałem przy ognisku, na warchałach, na kobylosze, tam też spędzał czas Krzysztof, to były piosenki Krzysztofa Klęczona. Do tej pory czasami chwytam za gitarę, żeby pograć. To już nie jest to, co kiedyś, ale to właśnie Krzysztof był inspiratorem tego, że do tej pory czasami jakieś utwory spod mojej ręki wychodzą. Mamy też to samo imię, więc to w jakiś sposób zobowiązuje do tego, żeby kultywować tutaj osobę Krzysztofa Klęczona w naszym mieście. Chcę powiedzieć krótką historię, bo faktycznie Krzysiu urodził się w Pułtusku, ale dosłownie w 1946 roku już myśmy wyjechali. Ja też urodziłem się w Nowej Wsi pod Ostrołęką. Cała nasza rodzina przybyła tutaj do Szczytna w 1946 roku. Krzysztof, chodziliśmy razem do przedszkola na ulicy Pasymskiej, tam było przedszkole. Potem kształciliśmy się w szkole podstawowej numer 1. Potem wybraliśmy, każdy wybrał swoją szkołę średnią. Krzysztof, liceum ogólnokształcące, bardzo blisko tej podstawówki. Tutaj w Szczytnie z kolegami spotykali się nad wodą, tam gdzie jest teraz baza tych sportów, prawda, wodnych, tam się spotykali, tam, prawda, opowiadali, cieszyli się to, że mogą, prawda, sobie popływać właśnie. Stąd ta tęsknota Krzysztofa za Mazurami, za Szczytnym. Niestety, los tak chciał, że tak spowodował, że wyjechał do Stanów. I tam właśnie w lutym, pod koniec lutego, ten wypadek nieszczęśliwy, gdzie Krzysztof brał udział w koncercie charytatywnym, bo to był też u nas w Szczytnie, i nie tylko w Szczytnie, w Polsce był ten stan, prawda, wojenny. I oni wtedy grali tą muzykę i pieniążki tam uzbierane chcieli przesłać i przesłali pewnie tak do kraju, do nas, do Polski. Kiedy wracał z koncertu już, pewnie też i zmęczony, był ten wypadek 25 czy 6 lutego. Niestety był bardzo tragiczny, bo w kwietniu właśnie, dzisiaj jest ta rocznica odejścia i śmierci. Hania, prosiła mnie Hania, siostra Krzysztofa, moja siostra stryjeczna, prosiła właśnie mnie też również o podziękowanie dla władz miasta, dla Krzysztofa Mańkowskiego, dla burmistrza,
również dla współorganizatorki, też Kasi Furczak. Za to wszystko Państwu bardzo, bardzo dziękuję, szczególnie właśnie władzom miasta za to, że zorganizowały ten rok Krzysztofa Klęczona. Serdeczne dzięki. La 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 la